Witaj na naszym kanale. Dzisiaj trochę krótszy tekst, to wtrącę trzy słowa na początek. Jak zauważyliście, na kanał wjechało intro. Poprzedni odcinek był pierwszym w serii tych inspirowanych moim życiem, o których mówiłem, i powoli zaczynam zmieniać miniatury. Także z postulatów na ten rok zostało już tylko ogarnąć Facebooka, ale o tym na końcu. Pokażę wam jeszcze, jak się zmieniło moje stanowisko. Jak widać, wjechał statyw do mikrofonu, a monitor ma teraz montaż VESA, dzięki czemu mogę ustawić go w pionie, co znacznie ułatwia pracę z czytanym tekstem. Planuję też podczepić do sztycy monitora selfie stick na trytytkach, dzięki czemu będę mógł telefonem kręcić swoją pracę przy biurku, jak tylko ogarnę, jak to potem zmontować dźwiękiem z mikrofonu. Opowiadanie, które przygotowałem na dzisiaj, wymaga krótkiego wyjaśnienia. Jest to wizja postaci, jaką mógłby być kot Juliana Jelińskiego z kanału Brody z Kosmosu, gdyby był on superbohaterem. Powstało z racji ogłoszonego na Brodach konkursu i w kartach oraz w opisie znajdziesz link do odpowiedniego filmu. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania opowiadania pod tytułem Dziadu. Komandorze Dziadu, na rozkaz admirale. Nie salutuj mi tu, tylko raportuj, jak przebiega nasz plan opanowania Ziemi przez koty. Pokładamy w Tobie wielkie nadzieje. Jesteś naszą najlepszą agentką, powiedział admirał. A właściwie jedyną, jaką mamy, i lepszej nie będzie, dodał pod nosem do siebie. Co mówię się, admirale? Nic, nic. Mam nadzieję, że wywiązujesz się z zadania i będziemy mogli zgodnie z planem przylecieć w jubileuszowym roku 10-tysięcznym, czyli według kalendarza obowiązującego na tej planecie, gdzie działasz, 2023. Zostało mało czasu. Tym razem nie może nam się nie udać. Zaczekaj, admirale, on tu idzie. I kotka wyłączyła holoprojektor, rozluźniła się i opadła na cztery łapy, udając ponownie naiwne zwierzę, a nie istotę superinteligentnej rasy z planety Felis. Do pokoju wszedł Julian, widząc rozciągającą się Dziadu, która wkrótce podeszła wolnym krokiem do krawędzi stołu, zeskoczyła na ziemię i zaczęła się łasić do jego nóg. Usiadł przy biurku, wziął ją na kolana, pogłaskał. Włączył komputer z postanowieniem ułożenia sobie scenariusza na kolejny film. Tym razem miała to być recenzja animowanej abominacji, na którą wysłali go do kina patroni i oczywiście nie mógł im odmówić. Otworzył sobie piwo, wyjął notatki, rozciągnął ramiona, rozluźnił kark, strzelił z palców, już miał zabrać się do pisania, ale Dziadu miała ważniejsze zadanie, które nie mogło czekać. Dlatego niby przypadkiem, przechodząc sobie z gracją po blacie biurka, końcem ogona strąciła butelkę i piwo wylało się na koszulkę Juliana. Dziadu! Ech, teraz muszę się przebrać i wziąć prysznic. I wyszedł. Jestem, admirale. Tym razem już nikt nam nie będzie przeszkadzał. Dlaczego traktujesz tego człowieka jak równego sobie? Czyżbyś popełniła ten sam błąd jak twój przodek, kocur Efraim, który pokochał swoją ludzką towarzyszkę i zaprzepaścił wszystko? A już nas czczono jak bogów. Drugi raz pierwszego wrażenia nie zrobimy. A tamtym pokazaliśmy swoje statki kosmiczne i zbudowaliśmy piramidy. I co nam to dało? Zostały tylko jakieś niejasne wspomnienia, hieroglify i teorie spiskowe o starożytnych astronautach. Jeszcze sobie przypisują zasługi w kwestii budowli, a frajerzu namioty by nie umieli bez nas porządnie postawić. Nie traktuję go jak równego sobie i na pewno nie kocham. To on kocha mnie i pozwala mi się wykorzystywać, ale muszę zachować pozory i nie ujawniać swojej prawdziwej tożsamości. Niech ma mnie za zwykłe zwierzę, póki nie będziemy gotowi na przejęcie planety. Teraz będzie o wiele łatwiej. Ludzie rozwinęli technologię, jednocześnie nie rozwijając się umysłowo. Mimo że technologicznie już tak wiele im do nas nie brakuje, to starożytne kultury i te obecne praktycznie niczym się nie różnią. Wierzą w bogów, dają się łatwo manipulować, nie zauważają ukrytych treści. Dlatego postanowiliśmy uderzyć w ich czuły punkt, jakim jest ich ulubiona platforma do publikowania filmów, i w ich technologii nadal płaskich, nierealistycznych. Nazywają tą platformę YouTube. Julian też tam publikuje z dwoma kolegami na kanale o nazwie Brody z Kosmosu, choć o kosmosie nie mają pojęcia, ale to już nie ich wina. Oczywiście w tym momencie to jest i tak bardziej mój kanał niż jego. Inni nasi starsi agenci powoli opanowują coraz więcej popularnych kanałów, póki co delikatnie zaznaczając swoją obecność. To wejdą w kadr i potrząsną kamerą, to przewrócą mikrofon, to wywalą lampę. Za to sekcja młodych agentów sama nagrywa i publikuje filmy, które osiągają astronomiczną oglądalność, tak bardzo rozczulająco na ludzi działa ich widok. Bardzo też na nich działają filmy z kotami, na których się w kontrolowany sposób przewracamy, a oni oczywiście myślą, że to nasza niezdarność. Udawaliśmy też, że boimy się ogórków, co było bardzo dobrą akcją promocyjną i mocno zwiększyło ilość kotów na platformie.
Nauczyliśmy też ludzi mówić o sobie opiekunowie kotów, bo zaczynali rościć sobie prawo do bycia naszymi właścicielami. Też mi coś. Na własność to sobie mogą mieć co najwyżej psy. Za 2 lata planujemy przejęcie kilku największych kanałów i przemawianie mową zrozumiałą dla ludzi. Póki co trzymamy się tylko treści podprogowych i przygotowujemy grunt. Oho, już nie słychać szumu wody. Julian zaraz wróci. Odmeldowuje się. W tym momencie wszedł Julian, spojrzał na dziadu i powiedział: haha, wyglądasz jakbyś salutowała do tego obrazka. Już się na ciebie nie gniewam za to piwo. A nawet jestem wdzięczny, bo wpadł mi świetny pomysł pod prysznicem. Dobry kot z ciebie. Dzięki za wysłuchanie. Zostaw łapkę i komentarz pod filmem, bo to wpływa na zasięgi i dzięki temu kanał będzie mógł rosnąć w siłę i stawać się jeszcze lepszy. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij odpowiedni przycisk i nie zapomnij też o dzwoneczku. Zasubskrybuj także Brody z Kosmosu, bo znajdziesz tam wiele recenzji filmów i komiksów robionych z humorem, a przede wszystkim możesz tam spotkać dziadu. Serdecznie polecam. Obiecałem też info o social media, które miało być planowo zaproszenie na facebookową grupę, gdzie będziemy mogli swobodnie podyskutować na tematy niekoniecznie związane z kanałem, ale zakładanie grupy wymaga dodania tam minimum jednego znajomego, także w opisie link do mojego prywatnego konta facebookowego i jak ktoś jest chętny, to wrzućcie mi zapka do znajomych, a wtedy tą grupę założę. Dzięki.